Yo, koszykarskie świry! Mam dziś dla was naprawdę specjalny pack opening, a nawet box opening. Mamy specjalny box. Co to może być? Co to może być? Tak, to są buty, żadna niespodzianka. Ale zanim otworzymy tego boxa i zobaczymy, co znajduje się w środku, mam pewne bardzo ważne ogłoszenie, które jest dla mnie naprawdę strasznie ważne i nie obchodzi mnie, czy będziecie się tym interesować, czy nie, ale ja się tym strasznie jaram i muszę wam to wszystko pokazać, powiedzieć, przedstawić i zmienić. Mam w końcu oficjalne logo Keep the Beat'a, mam swoją własną maskotkę, którą jest karykatura Rudego Iversona. Koło niego biegnie mój kochany pies LeBron z taką miną, że jest taki bandyta, zawadiaka, taki nie wiadomo co, niby jest ten słodki, ale uważaj, bo cię ugryzę. I tak sobie biegniemy, gramy w koszykówkę. Rudy Iverson jest agresywny, bo wiecie, on ma tylko taką twarz trochę tępą, ale generalnie jest strasznie skupionym koszykarzem, bardzo mądrym, wysokie basketball IQ oczywiście. I od dzisiaj ten projekt będzie widoczny wszędzie. Cześć, o tobie mówię, tak. Masz swoją własną karykaturę, będziesz sławny. Od dzisiaj to logo, ta sylwetka, te karykatury będą obowiązywać wszędzie, na moim Facebooku, na grupie, przede wszystkim na moim YouTubie. Mam nadzieję, że projekt się wam spodobał, bo mi się podoba przeogromnie. A czyja jest to zasługa? Łukasza Krzywdzińskiego, który jakiś czas temu na ekipie Keep the Beat'a zamieścił swoją karykaturę Roniego 2K, czyli community managera z 2K Sports. Jak zobaczyłem ten projekt, to się zakochałem w stylistyce, strasznie mi się podobała kreska, podobał mi się klimat tej karykatury, tej sylwetki i od razu napisałem do Łukasza, czy byłby zainteresowany, aby stworzyć coś podobnego z Rudym Iversonem. Zgodził się, chwilkę poczekałem i otrzymałem właśnie taki zajebisty projekt. Łukasz, naprawdę bardzo ci dziękuję, bo wykonałeś kawał świetnej roboty. Jeśli chcecie zobaczyć więcej jego projektów, zobaczyć co on robi, jak on to rysuje, zapraszam na jego fanpage. Link do fanpage'a zobaczycie tutaj na dole, pod spodem. Oprócz tego znajdzie się też oczywiście w opisie do tego klipu. Łukasz, jesteś super! A teraz przejdźmy do sedna materiału. Jakiś czas temu mój pierwszy vlog dotyczył moich nowych butów. Jak pewnie wszyscy pamiętacie, były to buty Derricka Rose'a. Derricki Rose'y, D-Rose 7, w takiej oto szarawej kolorystyce. Dorwałem je na promocji, więc stwierdziłem, że niczego tam nie stracę. Wiem, ładnie pachną, co nie? O, lubisz te zapachy, ty chory. I powiem wam tak, to są bardzo dobre buty. Serio, nie przeinaczajcie tego, co mówię. To są bardzo dobre buty. Są solidnie wykonane, są stabilne, mają twardy materiał, ale są też jednocześnie wygodne, ale nie są to buty dla mnie. Niestety po kilku gierkach stwierdzam, że moja stopa się do nich nie przyzwyczai, więc niestety Derricki Rose'y... I teraz, co my tu mamy? Co my tu mamy? Pomarańczowe pudełko, logo Nike'a. Jakiś czas temu pewien bardzo mądry człowiek, nieco przy kości oraz rudy, więc można byłoby mu nie ufać, ale ja go znam osobiście, to jest bardzo dobry człowiek, powiedział mi pewną bardzo mądrą rzecz. Jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego. Panie i panowie, oto buty, które powinienem był sobie kupić od samego początku, czyli Hyper Dunki 2016. W poprzednim filmie mówiłem wam, jaką miłością pałam do serii Hyper Dunk. Miałem w swoim życiu już 4 pary różnych Hyper Dunków, 4 różnych modeli. Wiadomo, były lepsze i gorsze, ale generalnie zawsze byłem z nich zadowolony. Po co kombinować i bawić się w jakieś nowe buty, skoro mogę kupić kolejne buty Hyper Dunk i być pewnym, że będą na mnie pasować i że będzie mi się w nich dobrze grało. Hyper Dunk 2016, ten model zakupiłem niedawno na promocji w oficjalnym sklepie Nike'a. Bardzo fajnie, mają darmową wysyłkę i nie płacę mi za to, że teraz ich chwalę. Na początku nie byłem pewny, czy kolorystyka, którą zamówiłem, będzie mi pasować, czy będzie mi się podobała. Jak już dostałem paczkę, otworzyłem te buty, zobaczyłem, jak wyglądają na żywo. Wow! Mua! Miodzio!
Hyper Dunk 2016 Super Boot. Naprawdę fajna sprawa, polecam. Czy są jakieś zmiany w stosunku do poprzednich modeli? Jeśli chodzi o porównanie do zeszłorocznej edycji, to naprawdę nie wiem. Nie jestem w stanie wam tego powiedzieć, bo 15 nie miałem. Ostatnie buty Hyper Dunk, jakie miałem, to 14. Dwie rzeczy, które mnie bardzo zaintrygowały w tym bucie, to przede wszystkim system Zoom, który, jak widzicie, prześwituje tutaj z podeszwy. Mam nadzieję, że nie sprawi to, że te buty będą miały krótszą żywotność. Nie jestem fanem takiego rozwiązania, żeby system był widoczny. Ja wiem, że to wygląda cool, ale przede wszystkim zależy mi na tym, żeby buty były wytrzymałe, prawda? Druga rzecz z kolei to wiązanie sznurówek. Jak sami widzicie, tutaj mamy normalne oczka do wiązania tych sznurówek, ale tutaj te sznurówki są jakby przewiązywane przez takie niteczki, nie wiem czy to jest flywire, chyba nie, to chyba są normalne niteczki, zresztą co ja tam wiem, ja się nie znam, ja tylko w tych butach gram. Tutaj mamy niteczki związane w ten sposób, że wychodzą ledwo co z powierzchni buta, a tutaj niteczki są bezpośrednio na zewnątrz. Mam nadzieję, że to rozwiązanie też nie sprawi, że te buty będą krócej żyły. Nie chciałbym, żeby te buty krócej żyły, bo są naprawdę fajne. Na ten moment jeszcze w nich nie grałem, więc moje peany na temat ich świetności mogą być przedwczesne, ale chodziłem po domu, więc wiem, że leżą na stopie idealnie, są dopasowane do mojej stopy perfekcyjnie. Byłem w nich na siłowni 2 razy, fajnie się w nich biega na bieżni, fajnie się w nich chodzi, fajnie się w nich ćwiczy. Teraz tylko jeszcze muszę sprawdzić, jaka jest responsywność na boisku. Wiadomo, że jeśli but źle operuje stopami, kiedy grasz w obronie, to jest to zły but. Więc to wszystko się przetestuje już bezpośrednio podczas gry. Ja jestem bardzo zadowolony, to są bardzo fajne buty i nie żałuję, że je kupiłem. Jeszcze raz to powtórzę, super mądrość pewnego grubszego, rudego, pięknego człowieka. Jeśli coś nie jest zepsute, to tego nie naprawiaj. Dzięki wszystkim, że ze mną byliście. Jeśli film się wam spodobał, dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej, bym nagrywał takie vlogi. Zapraszam do lajkowania i komentowania. Na sam koniec tradycyjnie zapraszam do grupy Ekipa Keep the Beat na Facebooku, bo jest tam fajnie i mamy fajną społeczność, na mojego Facebooka oraz do subskrybowania tego kanału. Trzymajcie się ciepło, z tej strony Keep the Beat. Peace. Just keep the beat with your hands. Keep the beat with your hands. Just keep the beat. Just keep the beat.